W bieżącym roku dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach najwięcej uwagi poświęci realizacji programu sieci szpitali. Zmodernizuje między innymi ortopedię, gdzie w niedalekiej przyszłości utworzone zostanie centrum ortopedyczne. Rozszerzy też działalność o centrum leczenia osteoporozy. Wiele wysiłku wkłada też w pozyskiwanie nowego personelu. Placówka od 1 stycznia rozpoczęła okres rozliczeniowy. Pierwszy okres rozliczeniowy, który był równoważny z 4 kwartałem, mamy częściowo już rozliczone, jeżeli chodzi o wykonania. On jest wykonany zgodnie z planem, z założeniami, jakie mieliśmy, bo ponad 101% jest wykonany ryczałt, jak również i pozostałe zakresy. W tej chwili patrzymy, jak będzie się to kształtowało w tym następnym okresie rozliczeniowym półrocznym. I zobaczymy. Na razie wygląda nie najgorzej to. Dyrekcja szpitala zadanie zwiększenia zatrudnienia specjalistów traktuje jako priorytet. Mówimy tutaj o pielęgniarkach, o położnych i o lekarzach, nie tylko lekarzach specjalistach. I te prace zaczynają przynosić efekt. Tutaj wyszliśmy z naszą ofertą do lekarzy naszych, ale również i do lekarzy tutaj państw sąsiednich i tego efekty już mamy, bo już rozpoczynają u nas pracę, nostryfikowanie dyplomów, nostryfikowanie specjalizacji lekarzy z Białorusi, jak również podpisaliśmy umowę już z jednym lekarzem z Litwy, z Kowna. Placówka modernizuje się i dostosowuje do obowiązujących standardów. Trwają już intensywne prace na oddziale chirurgii dziecięcej. Dzisiaj przekazano pomieszczenia pod modernizację oddziału ortopedycznego. Tam powstanie w ogóle docelowo takie suwalskie centrum ortopedii. Niebawem ogłaszamy konkurs na wyłonienie wykonawcy, jeżeli chodzi o oddział położniczy. Tutaj mamy również zabezpieczone środki. Dyrekcja ma też zapewnione środki na remont pulmonologii. Każdy z modernizowanych oddziałów zostanie doposażony w aparaturę i sprzęt medyczny wartości około 1 000 000 zł. Więcej, bo ponad 2 miliony złotych wyda na doposażenie oddziału ratunkowego. Środki pochodzą z programu ministerialnego, jak również z POIŚ-u, tak jak liczyliśmy, około 35 milionów na same zadania inwestycyjne w tym szpitalu będzie przewidziane. Szpital przymierza się też do remontu oddziału neurologicznego. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona będzie od rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w jednym z programów transgranicznych.